Siema, z tej strony Miniro, witam was w kolejnym odcinku. A w tym odcinku pokażę wam moją całą aktywność, którą robię przez wakacje. I zacznijmy od koszykówki. Kupiłem sobie ostatnio piłkę od koszykówki, bo grałem z moim przyjacielem jego piłką. To była piątka, czyli mniejsza piłka. Ale ja postanowiłem w końcu kupić sobie swoją piłkę i zagrać, bo u mnie w Piotrkowie Orlik jest bardzo blisko mojego domu, więc mogę sobie wyjść rano i sobie porzucać. Teraz jesteśmy w Gdańsku i zapraszam was do oglądania. Powtórzę to trochę. Dobra. Chciałbym poprawić technikę rzutu i dwutaktu, bo dwutakt mam dobry, ale zbyt wchodziłem pod kosz. Czyli zamiast się odbić już tam wcześniej, to tutaj byłem i nie miałem miejsca w ogóle na rzut. Więc teraz pokażę wam, jak robiłem wcześniej, a jak zrobię teraz. Więc wbiegałem tutaj i nie miałem kiedy oddać w ogóle rzutu, a teraz pokażę wam, jak robię. Do Gdańska wziąłem też piłkę od ręcznej. Kiedyś grałem w piłkę ręczną rok w klubie. Chodziłem też do klasy sportowej 4 lata, gdzie mieliśmy profil piłkę ręczną. I teraz wam pokażę, co zapamiętałem. A weź wybij się i dosłownie po pół sekundy dopiero rzuć piłkę. Ten ostatni krok. Chciałbym zacząć biegać, ale niestety nie mam gdzie dać telefonu, więc kupiłem sobie, teraz idę kupić takie coś na rękę. No, paskę daje się na rękę, tutaj wkładam telefon i sobie biegam. Moim ulubionym daniem w Gdańsku są to gofry. Tutaj przychodziliśmy, to już jest mój 6 gofr chyba, te 2 tygodnie. I zobacz, ile tu jest Nutelli, ile owoców. Mega dobre. Nutelli mi tutaj nie widać, bo wiesz, bita śmietana. No, jestem pod, ale nie żałują. Dużo jest, no. Fajne, no. Gofry zjedzone były pyszne, ale bardzo mnie boli brzuch, więc zaraz wybuchnę, a teraz lecimy na molo w Rzeźno. Ależ to wyłożył teraz Witold Ziobert, asysta. Ręce mu ciężko to było opanować, ale zjechał piłkę Kluge na nodze. Ale pokaż mi jej. Ale właśnie też dołączył się, bo wysokanowski jest zmarnowany. Kartą kolorową też od Kismu Magusickiego. Czerwona kartka, Kalina, robota jest do zrobienia. O kurde, właśnie bramkarz dostał czerwoną kartkę. Robota! Brawo, Łukaszku! Ej. Raz o przykładem za mogę poprzeczka. Oglądaliśmy przed chwilą piłkę plażową. W ogóle pierwszy raz oglądałem takie coś. Piłkę plażową. A teraz weźmiemy sobie... Marty, ty już jadłeś, co nie? Bo przyniosłem do domu taką oranżatkę w proszku. Jak coś, to możecie ją kupić w różnych sklepach. To jest oranżata z Heleny. I no, tak wygląda. Ja w ogóle brałem udział w tej reklamie. I napiszcie w komentarzu, czy widzieliście tam reklamę w telewizji. Ja widziałem. Jak? Całe? Pycha. No wydaje się, że jest krótka. No już prawie miałeś. Jeszcze trochę. Nie no, już tam nie wchodzę dalej. Bo jest brudna woda i słyszę, jakby był potwór jakiś w tym. Nie ma żadnego potwora. Jest na skateparku, najpierw pokażę wam parówkę. Ja pokażę, że znów miał być. Będę chodzić z tym panem do klasy. Pozdrawiam. No, teraz zrobię jakieś 3 triki. Dawno nie jeździłem, więc pewnie będzie strasznie drewnianie. Ale zrobię coś. Pozdrawiam. I... No. I ten. A jak ty zrobisz 3-6, to jestem Jan Paweł Rublu! Co jest? Rublu! Ogólnie to się śmieją,
Ja też śmieję, bo ja jeżdżę 3 lata, umiem no, na przykład to. Są stuket. Trzeci raz się wywali. Dobra. Tutaj w Podkraju po prostu taki pump track profesjonalny. Chłopaki tu jeżdżą. Ja właśnie na takim pump tracku jeździłem, nagrywałem reklamę Heleny. Na takim czymś. No, Piotka, chcesz kogoś pozdrowić? Chcę pozdrowić mamę i tatę. Polski rodak nie zaraz. Dawaj. Dobra, dawaj. Dawaj, rób to. Teraz Kuba Kazimierczak będzie robić salto. Piłką. Dawaj. Ale obywali. Ale obywali. Dawaj nad tym. Już? No nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Już? Ogólnie w tym pokoju muszę ogarnąć jakiś vibe, bo ogólnie muszę w ogóle ogarnąć pokój, bo to wszystko, no to nie. Ale, no i to też nie, ale ta ogólnie cała półka, to jej to, jest mojego brata. Mój brat już tutaj nie mieszka od roku w tym pokoju, ma już swój pokój od roku. Ale to ciągle stoi, a tego i tak nikt nie używa, więc musi tego jak najszybciej pozbyć i zrobić sobie tutaj miejsce na przykład na coś innego. I miałem też LEDy, żeby był taki vibe fajny, żeby było tak fajnie, miło, ale tego nie ma, więc muszę sobie jakoś znowu je ogarnąć i będzie git. Ja już jestem w domu, przed chwilą wróciłem i co? Kupiłem sobie w sklepie zeszyt. Taki zeszyt Big Things. Żeby tutaj sobie zapisywać jakieś złote myśli po prostu i jakieś pomysły i tak dalej. Przed chwilą znalazłem też to, to jest deska, której nawet... O! Nawet nie wiem jak tym się... No po prostu nie wiem. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeśli tak, dodajcie łapeczkę w górę, subskrypcję i wpadajcie na mojego Instagrama milomasur2006. A ja was zachęcam do nauki matematyki. Dokładnie tak. Cześć!